Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. W dzisiejszym filmie chciałam zrobić trochę stylizacji takich wczesnowiosennych. Wiem, że w Polsce zrobiło się niemalże lato, natomiast u mnie, słuchajcie, za oknem jest 10 stopni i pada obecnie i jest taka, wiecie, no kwietniowa pogoda. We wtorek mieliśmy 20 kilka, dzisiaj jest 10, jutro wzrośnie, potem znowu spadnie i tak dalej. Aczkolwiek tych temperatur niższych jest dalej sporo. No i powiem, że jestem w takim momencie, że szukam, słuchajcie, gdzieś tam inspiracji trochę, staram się ruszyć z tą moją szafą i stwierdziłam, że taki film pozwoli mi gdzieś tam pomyśleć nad tym, co mogę obecnie nosić, bo już jest na tyle dobra pogoda, że nie muszę się, wiecie, tam opatulać w szaliki, czapki i tak dalej. Natomiast dalej muszę się w jakiś sposób warstwowo ubierać, no i dalej, widzicie, długi rękaw mam na sobie, więc nie jest na tyle ciepło, żeby nosić na przykład tylko t-shirty i coś na to lekkiego. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie. Chciałabym, słuchajcie, w tym roku osiągnąć 2000 subskrypcji, byłoby super. Więc jeżeli możecie mi pomóc, jeżeli lubicie te filmy, to zasubskrybujcie. No i co, zaczynamy. Postanowiłam zrobić 5 stylizacji. I pierwsza to będzie takie, wiecie, trochę na żywo, w sensie założyłam dzisiaj ten golf, pokażę Wam jeszcze, co założyłam do tego, bo chciałabym gdzieś tam, żeby te stylizacje opierały się o różne okrycia wierzchnie, nie chciałam ich powtarzać i szukałam stylizacji, którą mogę zrobić z moją kurtką, taką bomberką. Zmienimy kadr standardowo i mam nadzieję, że te moje propozycje w jakiś sposób, nie wiem, pomogą Wam w stylizacjach wiosennych. Ja cały czas robię 75 Hard Style Challenge. Nie pamiętam nigdy, jak to się nazywa, bo ta nazwa jest strasznie długa. Robiłam o tym cały film, więc wiecie, mimo że w ostatnim czasie kupiłam trochę nowych rzeczy, to ich nie noszę i cały czas, wiecie, sięgam po rzeczy z mojej szafy. No i powiem, że zaczyna to przynosić jakieś efekty. Już mam więcej pomysłów, sięgam po rzeczy, po które nie sięgałam wcześniej, ale o tym może w sumie wspomnę w innym filmie. Nie będę tutaj przedłużać, także zaczynamy ze stylizacjami. I tak wygląda pierwsza stylizacja, którą będę nosić dzisiaj. I tak jak mówię, jest zimno, więc musiałam się ubrać tak, no całkiem ciepło. Mam na sobie golf z długim rękawem z Benettona i do tego założyłam zielone spodnie, jak wiecie, że lubię akcent kolorystyczny. No i zieleń teraz, okazuje się, że znów ponoć ma wrócić do mody, do trendów i tak dalej, więc moje 20 kilka rzeczy, których mam zielonych w szafie w różnych odcieniach, bardzo się cieszę z tego powodu. Aczkolwiek te spodnie noszę, powiem, że pewnie raz w tygodniu minimum, tak jakbym średnią policzyła. Spodnie są z H&M, kupiłam je w zeszłym roku. W zeszłym roku w styczniu, jak byłam w Europie. No i do tego trampki z Converse'a, one trochę, lubię to połączenie, w sensie wiecie, że mam tutaj czarno-szare paski i czarne buty w białe kropki. Wydaje mi się, że to jest taki fajny, taki wiecie, mały akcent. Na to bomberka taka bardzo w stylu, wiecie, tych takich kurtek baseballowych amerykańskich. Marka nawet nazywa się American College. Kupiłam tą bomberkę lata temu, ona już jest dość mocno znoszona, tutaj z tej strony, wiecie, już skóra gdzieś tam, to powleczenie skóry schodzi, ale ja tą kurtkę mam z 8 lat może, coś w tym stylu i wiecie, i nie oszczędzałam jej. I ona jest świetna właśnie na taką przejściową pogodę, bo ona jest dość ciepła, ona jest gruba, tu jest taki gruby materiał, coś w stylu filcu, coś w tym guście, skóra, więc to wszystko, wiecie, chroni gdzieś tam przed zimnym wiatrem i tak dalej. No i ostatnia rzecz, torebka marki C by Chloe. Lubię ją w zestawie z tą kurtką, one są w podobnej gamie kolorystycznej, natomiast ta torebka, ona jest taka bardziej bordo wpadająca w brąz.
Ona wygląda na bardziej bordową, jak ją noszę z innymi rzeczami. Natomiast w zestawieniu z tą kurtką widać, że ta kurtka jest bardziej bordowa. Ale lubię to połączenie. Także tak wygląda pierwsza stylizacja. Tą stylizację miałam już raz na sobie. Pierwszy raz ją założyłam, kiedy był pierwszy taki cieplejszy dzień, to było w marcu, pamiętam, że wiecie, mogłam założyć trench i nie musiałam zakładać jakiejś super ciepłej kurtki, nie musiałam zakładać szalika, czapki itd. Wydaje mi się, że ostatecznie wyszłam z domu jeszcze z jakimś swetrem, bo teraz mam tylko t-shirt, natomiast teraz już w kwietniu myślę, że jest na tyle ciepło, że spokojnie właśnie mogę tylko w tym t-shircie wyjść. Bardzo mi się podoba, pamiętam, że świetnie się czułam w tej stylizacji tamtego dnia. No jest taka bardzo, wiecie, prosta, ale ma coś w sobie takiego nonszalanckiego i wiosennego. No i wiecie, ja bardzo tęskniłam za moim trenchem, także cieszę się, że mogę teraz go nosić już w ostatnich dwóch tygodniach, kilka razy go nosiłam, także to jest ten moment, ten czas. Na sobie mam trench vintage marki Burberry, który właśnie kupiłam w second handzie chyba z 2 lata temu, jakoś tak. Pod spodem mam t-shirt marki Arquette, który mam, słuchajcie, nie wiem ile, ale ja go kupiłam, jak Arquette się otworzyło w Berlinie i wtedy to była w ogóle, kiedy chyba Arquette powstało, więc to musiało być 8 lat temu. Ten t-shirt rzadko noszę, bo muszę go prać tylko i wyłącznie ręcznie, bo on ma w sobie jedwab chyba, nie pamiętam, czy jedwab z wełną, czy coś tam. Ale uwielbiam go, jest przepiękny i słuchajcie, wygląda tak samo jak w dniu, kiedy go kupiłam. Do tego moje ulubione workowate dżinsy marki Agoldi. Szukam, słuchajcie, drugiej pary z tej firmy, bo bardzo dobrze mi się nosi te dżinsy i chciałabym może coś, co jest troszeczkę ciemniejsze. Nie takie ciemne jak moje dżinsy Madewell, ale coś takiego pomiędzy, taki wiecie, może klasyczny niebieski denim. Ale dobra, dygresja, rozgaduję się. Torebka marki Hamid. Jak robiłam film o tym, jak rozpoznać jakościowe torebki, to analizowałam sobie tą torebkę, bo też kupiłam ją z drugiej ręki. W sumie właśnie znowu, poza jedną rzeczą, czyli tym topem z Arquette, wszystko inne jest z drugiej ręki. Analizowałam sobie tą torebkę pod właśnie kątem jakości, dlatego że ta marka była mi nieznana. Miałam, jakby jak ją kupiłam, ona miała metkę, która mówiła, że torebka kosztowała $450, ale wiecie, to jeszcze nic nie znaczy. W każdym razie zaczęłam ją wtedy nosić i po prostu ją uwielbiam, noszę ją praktycznie codziennie, jest przepiękna, bardzo podoba mi się ten kolor. No i mokasyny, słuchajcie, kupiłam je zeszłej jesieni, natomiast kupiłam je w takim momencie, kiedy już było za zimno, żeby zacząć je nosić i zaczęłam je nosić tak naprawdę w ciągu ostatniego miesiąca. I powiem Wam, że zdarza się tak, że mam te buty 2 dni pod rząd, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo ja mam bardzo dużo butów. I zawsze staram się, wiecie, zmieniać po prostu i nosić inne buty codziennie. Też, żeby jakby dać im odpocząć i tak dalej. Natomiast te zdarza mi się 2 dni pod rząd nosić, bo takie lubię. I są po prostu rewelacyjne. To są takie, wiecie, zwykłe dziadkowe mokasyny. Tak, buty, które kiedyś mi się bardzo nie podobały, natomiast teraz po prostu nie mogę się właśnie nanosić ich. No i taki śmieszny tutaj troszeczkę akcent, czyli skarpetki w paski. Pamiętam, że jak pierwszy raz miałam tą stylizację, to miałam takie niebieskie, taki w kolorze takiej ultramaryny skarpetki właśnie dla kontrastu. One są obecnie w praniu, także założyłam te dzisiaj. No i tak to wygląda. Żeby nie było, że wszystkie stylizacje zrobię na taką, wiecie, bardzo wczesną wiosnę, to chciałam też rzucić taką stylizację, która jest lżejsza na te dni, kiedy jest, wiecie, 20 parę stopni. Powiem Wam, że w tym tygodniu właśnie mieliśmy pierwszy raz chyba w tym roku, że było powyżej 20 stopni, może drugi. W każdym razie i mogłam, wiecie, założyć długie spodnie, oczywiście zakładałam natomiast baletki na gołe stopy i to było po prostu wow. Takie uczucie, że dobra, w końcu się robi cieplej. Ta stylizacja to jest taki mój klasyk, bym powiedziała. Zwłaszcza jeżeli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że ta koszula to jest taka, no, jedna z podstaw mojej garderoby na późną wiosnę i na lato. Uwielbiam ją nosić właśnie w ten sposób, czyli
coś, jakiś top pod spodem i ta koszula jako narzutka, tudzież samą, noszę ją w wielu różnych konfiguracjach. Natomiast to jest taki właśnie, myślę, że taka pierwsza stylizacja, po którą sięgnę, jak znów się zrobi troszeczkę cieplej, wyjdzie trochę słońce i tak dalej. To jest taka idealna dla mnie stylizacja na, wiecie, weekend, kiedy ruszam się z domu, żeby gdzieś tam pochodzić, nie wiem, spotkać się ze znajomymi i tak dalej. Na sobie mam koszulę, którą kupiłam z drugiej ręki i ona jest oryginalnie z Ann Taylor. Pod spodem mam top z Scotch & Soda, który też kupiłam z drugiej ręki. Właściwie wszystko oprócz butów jest z drugiej ręki w tej stylizacji. No i ten top też bardzo lubię. Jest taki bardzo basicowy, ale jest wykonany ze świetnej jakości materiału po prostu. Scotch & Soda to jest absolutny top, jeżeli chodzi o marki. Jeżeli znajdziecie właśnie, jeżeli robicie zakupy w second handach, polecam szukać. I zrobiłam film na ten temat, który tutaj podlinkuję, gdzie właśnie między innymi o marce Scotch & Soda mówię w kontekście szukania rzeczy z second handów. Wracając, do tego białe spodnie, białe jeansy z Zary. Powiem szczerze, że te spodnie zaczynają wyglądać źle i prawdopodobnie będę musiała kupić nowe, szukać nowych. One są super, bardzo mi się podoba ich krój, natomiast one już zaczynają wyglądać tak, jakby się kulkowały czy coś w tym stylu. No, powiem szczerze, że no kiepski zakup to jest... Mam rzeczy z Zary, które są dobrej jakości i mam rzeczy z Zary, które są takie... W każdym razie, ale wyglądają dobrze, więc będę je nosić póki mogę. I baletki marki Schutz. Powiem Wam, że jak je kupowałam w zeszłym roku, to się zastanawiałam, czy za pół roku baletki w ogóle nie przestaną być modne i czy nie będę żałować, że kupiłam sobie takie baletki, które są bardzo w trendach, bo one mają taki dość mocno, taki kwadratowy czubek. Ale nie żałuję, baletki z kwadratowym czubkiem są dalej modne. I te po prostu, jak sięgnęłam po nie właśnie w tym tygodniu po raz pierwszy, to stwierdziłam, o wow, nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła nosić je częściej. Mamy kolejną stylizację, słuchajcie, z zielonymi spodniami, ale wiecie, no ja noszę swoje rzeczy w kółko, te, które lubię zwłaszcza. Lubię te spodnie, lubię kolorowe spodnie i nie mam ich zbyt wielu, więc noszę je często. Poza tym cała reszta jest taka bardziej stonowana. Powiem Wam szczerze, że jakby ja sobie zapisałam tą stylizację na zasadzie, że jakby nigdy tych rzeczy ze sobą nie zestawiłam wcześniej. I w mojej głowie gdzieś tam to działało, natomiast zaczęłam na siebie zaokładać te rzeczy i takie miałam, nie wiem. W sensie, zanim założyłam torebkę, zanim założyłam buty, samo w sobie stwierdziłam, że nie wiem, czy mi się to podoba. Nie wiem, czy mi się podoba to zostawienie, że tutaj wszystko jest takie ciemne. Tak jakby coś mi nie grało. Ale dołożyłam torebkę i stwierdziłam, no dobra, jest lepiej. I zobaczymy, jak dołożę buty, czy zostawię te spodnie, czy będę musiała założyć coś innego. Bo jakby ogólnie nie ma nic złego w tym zestawieniu, tylko po prostu, nie wiem, no coś mi gdzieś tam nie grało. Ale założyłam buty i z tą torebką i teraz stwierdzam, że tak, zdecydowanie tak się ubiorę. Tak jak mówię, no to są w miarę nowe rzeczy, więc ja ich jeszcze nie nosiłam i też nie było pogody na to, żeby je nosić. Natomiast myślę, że to jest fajna stylizacja właśnie na taką też pogodę wiosenną, ale wiecie, jak jest troszeczkę chłodniej, a nie jak świeci słońce i jest 20 stopni, dlatego że już czuję teraz, że ta marynarka jest bardzo, bardzo ciepła, jeszcze nie miałam właśnie okazji jej nosić. Także jeżeli chodzi o to, co mam na sobie, to t-shirt jest t-shirtem vintage Queen. Powiem, że naprawdę cieszę się, że go znalazłam. W każdym razie no jest przepiękny. Do tego marynarka vintage Calvin Klein. Spodnie już wspominałam, H&M. Buty, moje sneakersy z Veji, które bardzo lubię. No i torebka JWP w ten sposób, która też jest w miarę nowym nabytkiem. Pokazywałam go w zakupach, bo mam taką czarną i
teraz mam taką fioletową i powiem, że coś czuję, że wiosną będę bardzo, bardzo często ją nosić, bo bardzo podoba mi się ten kolor. Także tak, tak wygląda całość. Wszystkie stylizacje, słuchajcie, będą ze spodniami, ale musicie mi wybaczyć, bo to jest to, co noszę. Tym razem mamy spodnie w kolorze pomarańczowym i stylizację, którą zasadniczo bardzo podobną stylizację miałam na sobie wczoraj i bardzo dobrze się w niej czułam, po prostu wręcz rewelacyjnie. Różnica była taka, miałam na sobie tą kurtkę, miałam na sobie te spodnie i te buty z Timbalansa. Natomiast zamiast t-shirtu miałam taką bluzkę, która była dłuższa. Może pokażę Wam zdjęcie gdzieś tutaj, wrzucę je na chwilę. W każdym razie... Aha, i torebka była inna. Natomiast to miałam w głowie, jak zastanawiałam się nad tym filmem, że w sumie to mogłoby spoko wyglądać. Myślałam początkowo o tych zielonych spodniach, ale potem jak właśnie założyłam te wczoraj, stwierdziłam, że nie, te będą wyglądać o niebo lepiej, bo to jest wszystko podobna gama kolorystyczna. No i powiem, że to świetnie się czuję w tej stylizacji, podobnie tak jak czułam się w tamtej wczorajszej. Na sobie mam zwykły biały t-shirt, wydaje mi się, że ten jest H&M-u, a nie wiem, bo wszystkie, wiecie, mam w tym samym fasonie i stylu. Ale wydaje mi się, że ten jest H&M-u. Na to kurtka z All Saints, którą kupiłam z drugiej ręki, pokazywałam ją w ostatnich zakupach i jestem zachwycona tą kurtką, uwielbiam ją, jest super i w ogóle. Stary przyjaciel, czyli torebka marki Pinko, którą mam chyba od 2017 roku, więc bardzo, bardzo długo. No i spodnie z Zary, które też już mam kilka lat, to już chyba będzie ich jakiś trzeci rok, myślę, coś w tym stylu. W każdym razie powiem Wam, że to jest niesamowite, muszę właśnie chyba film o jakości rzeczy z sieciówek robić, że są rzeczy z sieciówek, które wiecie, rozpadną Wam się po pierwszym praniu i są rzeczy takie jak te, które są dużo lepiej wykonane. I pamiętam, jak kupowałam te spodnie, to właśnie miałam, wiecie, w głowie, że chcę kolorowe spodnie i wiedziałam, że jak pójdę do Zary, bo one wtedy, wiecie, zaczynały być modne, wiedziałam, że jak pójdę do Zary, to tam je znajdę. I przymierzyłam ileś, te były jakby konstrukcyjnie najlepsze, no i słuchajcie, 3 lata później i dalej je noszę i dalej są w świetnym stanie. I buty na koniec, New Balance. Bardzo się jakby dobrze komponują kolorystycznie z całą resztą, także tak wygląda kolejna stylizacja. To wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać, czy macie jakieś sposoby właśnie na takie wiosenne stylizacje, kiedy nie jest jeszcze za ciepło, żeby wiecie, tak się ubrać już takie super letnie rzeczy. Jeżeli macie jakieś tam swoje patenty, to podzielcie się w komentarzach. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!